Dzień dobry, witamy na konferencji prasowej po meczu Pogoni Poznań na wystawie 1-3. Na początek o opinię poproszę trenera drużyny gości, pana Grzegorza Ubiałek. No ja generalnie powiem tak, że no, z wielkim szacunkiem do zespołu Pogoni dzisiaj, bo dziennikarze. Bo naprawdę daliśmy się w drugiej połowie stłamsić. My zagraliśmy fajną pierwszą połówkę w taki sposób, jak chcieliśmy. Zdobyliśmy dwie bramki i wydawało się, że ten mecz się poukłada. Natomiast w drugiej połowie mieliśmy ogromny problem. Zostaliśmy zapchnięci do defensywy. Nie potrafiliśmy sobie z tym poradzić. Aczkolwiek też mieliśmy sporo sytuacji, które mogły mecz rozstrzygnąć. Mecz bardzo nerwowy. Mówię, no, nie spodziewaliśmy się, że tak ciężko przyjdzie to zwycięstwo. Tomasz Grabowski, strzelec dwóch goli dzisiaj w spotkaniu. Jak z perspektywy boiska wygląda ten mecz? No na pewno chciałbym podziękować chłopakom za zaangażowanie w naszym zespole. Gdzieś tam udało się strzelić pierwsze dwie bramki, gdzie natomiast później trochę ta gra siadła. Ale jakoś przetrwaliśmy pierwszą połowę, a drugą trochę byliśmy wystraszeni, trochę wyszliśmy tacy, że przeciwnik nasz gdzieś tam trochę usiadł i mieliśmy trochę problemów, lecz mogliśmy strzelić jeszcze parę bramek z naszych kontr, lecz się nie udało, ale wynik jak najbardziej zadowalający na ciężkim terenie, więc tak to wygląda. Grąc jest wiceliderem rozgrywek, powinien znaczy wynik jakby u lidera. Jakie jest nastroje podjął w drużynie? Bo rozumiem, że też o kula strzelców tak samo jakby toczy się pomiędzy Słupskim a Nowym Stanem. No na pewno gdzieś tam mamy z tyłu głowy ten gryf, że wygrywa. Fajnie grają się, ten mecz nie przegrali. No ale my robimy swoje. Nikt nie patrzy na kogoś, tylko chcemy wygrywać każdy mecz z rzędu i robimy swoje po prostu. Nie patrzymy. Też duże uznanie na Tomka, bo Tomek wrócił po kontuzji i z 3 tygodnie tak nie grał, więc dzisiaj miał wejście takie fajne, dlatego jeszcze zdobył dwie bramki. Wygraliśmy, to jest najważniejsze. No, staramy się nie stracić kontaktu do Słupska. Dobrze, dziękuję. Trener gospodarzy Pogoni, pan Maciej Cieślik, trenerze, co po meczu? Z całym szacunkiem tutaj dla zespołu przeciwnika trzeba złożyć gratulacje, bo rzeczywiście mimo tego, że uważam, że te dwie pierwsze bramki to były całkowicie mecz. Takim przeciwnikiem, którym ciężko było grać na pewno dzisiaj i też z drugiej strony słowo uznaję dla zespołu, że podjęliśmy to wyzwanie i próbowaliśmy zrobić wszystko, żeby osiągnąć korzystny rezultat. Jak powiedziałem, gdy mecz się zaczyna od takiego lekkiego knockoutu, jak 0-2, to potem ciężko się podnieść, bo żeśmy się w drugiej połowie próbowali podnieść zmianami, sposobem gry, bardziej otwartą piłkę, żeśmy przeszli. No, mogło to kosztować nas tutaj pogrom, natomiast no, myślę, że sędzia w końcówce zbyt pochopnie puścił grę w sytuacji z perspektywy ławki, przynajmniej nie widziałem tego dokładnie, z perspektywy ławki trzecia bramka padła ze spalonego. No, nie będziemy mądrzejsi, bo nie będziemy widzieli żadnego skrótu tutaj, ale to też myślę, że to zamknęło praktycznie mecz, bo gdzieś tam tkliły się jeszcze szanse na to. Gracja na sytuację były 2-3 jeszcze Mariusza Węglińskiego do zdobycia czy wyrównania, czy nawet prowadzenia, no niestety. No, tak to się kończy, jeżeli po prostu gdzieś w początkach meczu może nie przespaliśmy, daliśmy się zaskoczyć, mimo tego, że wiedzieliśmy, jaka to te pozytywne przeciwnika. Dziękuję. Bramkarz Patryk Loguda. Graliśmy dzisiaj z najskuteczniejszym zespołem w lidze, przed tym meczem 22 bramki. Jak się grało przeciwko takiej jakby mocnej ofensywie Gromu? No to myślę, że ta pierwsza połowa no to były bramki indywidualne po naszej stronie, tak? Bo zespół Nowego Stawu na jakichś sytuacji klarownych tak naprawdę to nie mieli, tak? Piłki były grane, były długie, przykątne, tak na Łukasza. No i wykorzystywali tą swoją szybkość, no i napastnika, tak, Grabowskiego. Jeśli chodzi o drugą połowę, no to trener tam zrobił tak zmianę i chcieliśmy za wszelką cenę próbować tak golić wynik. No i później tak, tam Kuba, jedna zmiana, Kuba Lukas Nowakowski wszedł później. No i za sprawą no, tych naszych ataków, no też był Gromu tam dochodził do pewnych sytuacji i się skończyła. Dobrze, dziękuję za uwagę.